W momencie, kiedy się przeprowadził do Trójmiasta, to myśmy praktycznie byli nierozłączni. Wszędzie razem chodzili i bawili się w wspólne imprezy. No Bogdan był człowiek dusza, tak? No, tak powiem, do niego ktokolwiek się dosiadał, to po prostu tylko słuchał z otwartymi po prostu oczami, uszami i buzią. I wszystko po prostu łykał, ponieważ to była bardzo ciekawa postać. A z drugiej strony też szalenie skromna, tak? Bo w tym wszystkim, gdzie on tam brylował jako artysta, jako taki opowiadacz, to gdzieś tam pod spodem jeszcze był taki bardzo skromny, bardzo wrażliwy człowiek, który po prostu gdzieś tam zawsze był w takim, ja to powiem, w takim niepokoju, tak? Taki wieczny po prostu niepokój, tak jakby cały czas coś go po prostu goniło i prześladowało. Nie? Ale przy tym wszystkim oczywiście bardzo fajnie się bawiliśmy, rozumieliśmy dużo wypitych wspólnych drinków i wspaniałych imprez, słuchania muzyki, też wspólnych występów, koncertów, bo to też się nam w życiu zdarzyło. I ja go wspominam bardzo ciepło, mam taki obraz po prostu, wiesz, takiego bardzo sympatycznego, roześmianego, fajnego człowieka, tak, który, no, ja się chyba nie spotkałem, żeby on w jakikolwiek sposób się kiedykolwiek wzburzył. On zawsze był wesoło uśmiechnięty i do każdego po prostu mega szczery i taki bardzo otwarty, z wyciągniętą wręcz dłonią.